Witajcie. Dzisiejszy film troszeczkę taki może do przemyślenia, żeby się dobrze zastanowić a propos tych wydarzeń, które są naprawdę bardzo, bardzo gorące i od których wiele, wiele będzie zależało w naszej najbliższej przyszłości, ponieważ rządzący w tej chwili będą próbowali wykonać manewr polegający na tym, co zrobić, żeby rolnicy poszli do domu. I naprawdę będą się dobrze nad tym głowić, jak ludzi wygonić do domów, żeby im zatkać twarz i pokazać teoretycznie, że tak, oto jesteśmy po waszej stronie i zrobimy dokładnie to, co wy chcecie. Ale ja bym na to nie liczył, ponieważ to są bardzo, bardzo przebiegli ludzie i jakiejkolwiek uczciwości nie ma co się po nich spodziewać, bo to jest po prostu niewykonalne i zupełnie bez sensu w ich przypadku. To nie ta liga, że tak powiem, więc trzeba dobrze się nad tym zastanowić, w jaki sposób oni chcą nas rozegrać i żeby się przed tym ustrzec. Tutaj będą próby, na przykład takie jak teraz pomysły słyszałem od jednego z rolników, który był na negocjacjach, mówił, że premier w sumie nie wie, czy to będzie tak, czy to będzie inaczej, bo on się na tym nie zna, on musi zapytać i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, takie po prostu gadki, szmatki i robienie z człowieka wariata. Po czym dodaje, że prawdopodobnie trzeba będzie zamknąć granice w dwie strony. To był taki straszak, słuchajcie, bardziej, ponieważ ja nie wiem, czy po prostu Ukraina jest jakimś liczącym się dla nas eksporterem. Jeśli już, to pamiętajcie, zastanówcie się nad tym, czy dla nas jako rolników jest znaczącym eksporterem, przepraszam, importerem. No i sytuacja ma się w ten sposób, że kto i co eksportuje do Ukrainy, na Ukrainę. Tak, co tam się dzieje i co tam ma być wysyłane, co tam jest wysyłane. I teraz, jeżeli dobrze to przestudujemy i trzeba się naprawdę do tego przyłożyć, czy to są, nie wiem, makarony załóżmy, prawda? Jakiej firmy, kto je produkuje, skąd bierze materiał do produkcji owych makaronów i wtedy będziemy wiedzieli, czy rzeczywiście ci rządzący, którzy nam mówią, że ta granica będzie zamknięta i oto wszyscy rolnicy stracą, to czy tak naprawdę rolnicy, bo może się okazać, że załóżmy te makarony są produkowane z ukraińskich zbóż technicznych albo innych takich pogniłych z robalami i z tego się to produkuje, wysyła oczywiście na rynek polski, może jeszcze gdzieś indziej, ale też właśnie na Ukrainę. Więc de facto my rolnicy w ogóle absolutnie na tym nie stracimy. Stracą tylko znowu te koncerny, które po prostu kręcą lody na tym wszystkim i śmieją nam się w twarz. Więc to są tego rodzaju rzeczy. Tu bym się zastanowił, czy nie pójść na układ zamknięcia tych granic. Oczywiście nam to w żaden sposób w niczym nie przeszkodzi, prawda? Natomiast oni sami sobie zrobią kuku, że tak powiem, zamykając sobie dostawy i odbiór. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Jeszcze zastanowiłbym się nad inną formą protestów, strajków i tak dalej. W internecie, to co już mówiłem w poprzednich filmach, jest bardzo duża akcja dotycząca niekupowania, bojkotu ukraińskich produktów i słusznie tak to wygląda, żeby na przykład sprawdzić jeszcze, czy jakąś inną formę moglibyśmy tutaj obrać. Oczywiście jest też bardzo dużo innych możliwości, ale to już jest kwestia, słuchajcie, że tak powiem, ja nie chcę tutaj dokonywać tego podziału, bo on jest zupełnie bezsensowny, ale chodzi mi o ludzi mieszkających w miastach. O ile ludzie mieszkający na wsi i w małych miasteczkach są skupieni wokół swoich miejsc pracy,
są skupieni wokół gospodarstwa, w którym żyją i pracują, oni i ich rodziny, no to, o, widzicie, może macie okazję raniuszka zobaczyć. No to tak, taka wrzutka, słuchajcie, bo niechcący go tutaj trafiłem. No i oni po prostu tutaj zupełnie inaczej. Natomiast ludzie w mieście mają, oni właściwie nie mają żadnego wyjścia. Dla nich to jest początek, to jest idzie do pracy, 8 godzin od memu, korporacja, nie wiem co tam, gdzie tam kto pracuje, przychodzi do domu w bloku albo jak ma szczęście to w domku, ale większość mieszka w blokach. No i cały szczęśliwy czy szczęśliwa, że oto tam mieszkają i tam sobie coś tam robią. I oni nie mają absolutnie żadnej, teoretycznie oczywiście, możliwości do tego, żeby spróbować nawet myśleć inaczej. Niekoniecznie trzeba się, słuchajcie, wyprowadzać na wieś, żeby posiać sobie marchewkę. Jest cała masa fajnych sposobów, żeby to, co nam jest potrzebne, najbardziej takie, powiedzmy, to, co może nam zapewnić zdrową tą żywność, możemy sobie zorganizować sami. Jest to dosyć proste. W internecie można znaleźć filmiki, w jaki sposób można wydzierżawić co 20-30 zł, może 50 góra, kawałek ziemi, nawet w mieście, słuchajcie. Więc to też Wam polecam, żeby sobie sprawdzić. Założyć sobie taki ogródek działkowy i tam sobie spędzać miło czas przy produkcji żywności na własne potrzeby. Pozostaje tylko jedno, ale nikomu się nie chce. Stąd wygoda zeżarła, zdroworozsądkowe myślenie. No bo komu by się chciało, jak pójdzie sobie do supermarketu i jak tu jedna z pań, mam dużo takich maili właśnie, przychodzi mi dużo maili, nie ma komentarzy zbyt wiele, ale za to mailowo piszecie, udzielacie się, nie wiem czemu, no ale dobrze, też jest fajnie. No i ta pani pisze, że oto nikt sobie nie przygotuje żadnej, słuchajcie, parówki za 2,50, prawda? No bo jakby to miało wyglądać? Więc to całkowicie odpada. No i po prostu lenistwo, jeszcze raz lenistwo, to po prostu doprowadziło do sytuacji, w której nie chce się nikomu. I miasto w tym względzie jest bardzo przeciwne. W większości, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo przeciwne jakimkolwiek zmianom. Oni będą jeść te śmieci po prostu. Nie mów mi, co tam jest, ja nie chcę wiedzieć. Tam jest olej palmowy, nie chcę tego wiedzieć. Tam są jakieś siarczyny czy jakieś inne śmieci. Nie chcę tego wiedzieć, daj mi spokój, mnie to nie interesuje, ja sobie spokojnie żyję. I tak to wygląda. No niestety do tego stanu się ja nie wiem, przyczyniła jakaś wygoda, nie wiem, brak myślenia, że rzeczywiście też takie memy są w internecie, mózg mi niepotrzebny, telewizor za mnie myśli, albo jeszcze co gorsza. Także tak to wygląda, nie przejmowałbym się naprawdę. Powiem tak, sytuacja zmusza człowieka sama do tego, żeby zaczął myśleć, więc nie oczekujmy tego, że ktoś będzie za nas myślał, żeby nie było sytuacji, w której my rolnicy na przykład będziemy myśleć za miastowych, co to się ma stać, żeby miastowym nie miał źle na przykład i tak dalej. Nie idźmy w tą stronę, skupmy się na tym, że ten miastowy, jeśli będzie chciał, niech sobie sam wymyśli, co ma zrobić. A jeżeli nie, idź, człowieku, do sklepu, kupuj śmieci, nikt ci nie broni, jedz co chcesz, na stare lata kupuj sobie, nie wiem, 20, 30, 50 różnych leków. Nie myślisz teraz o swojej przyszłości, to kiedy pójdziesz na emeryturę, będziesz myślał. Oczywiście tutaj też jest wygodnictwo, bo zaraz każdy powie, a jeśli dożyję tej emerytury, to ja Wam gwarantuję, że dożyjecie. Dlaczego? Dlatego, że koncernom nie opłaca się, żebyście młodo umierali. Oni Wam będą przedłużać życie maksymalnie jak się da, bo im to bardzo, bardzo pasi, dlatego, że jesteście klientami na drogie leki. I tak to wygląda. Oto i cała historia, więc nie łudźcie się na to, że w wieku lat 60 czy 60 paru pójdziecie do piachu i skończą się Wasze problemy. Nie skończą się. Zobaczcie na swoich dziadków, rodziców, pradziadków i tak dalej, jak to wszystko wygląda. Co tam się dzieje? Tylko też z kolei wygodnictwo.
bo po co, prawda? To dzisiaj tylko tak do przemyślenia, słuchajcie. Cały czas obserwuję i śledzę sytuację na tym, co się dzieje, jeśli chodzi o strajki rolnicze. Zobaczymy, co nam powiedzą politycy, chociaż naprawdę i bardzo przestrzegam, że nieistotne, co oni powiedzą. Pamiętajcie, nie możecie się na nic zgodzić. To muszą być umowy wiążące. Na piśmie, z konkretną datą, z konkretną propozycją i kiedy. Mało tego, muszą być te rozmowy i te pisma zabezpieczone, ponieważ doświadczenie mówi, że już nieraz podpisywaliśmy różne porozumienia, pisma i tak dalej, strajkowe, a potem co się działo? A potem mieli nas w nosie. Także moi drodzy, trzymajmy się razem i nie dajmy się oszukać, bo oni tylko po prostu na to patrzą, żeby jak nas wysterować, oszukać, bo przecież biznes się liczy, a my w ogóle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!